W dniu dzisiejszym o godzinie 20 na ulicy Czerwonodwornej podjechało pogotowie. Jak się potem okazało, do ofiary zaczadzenia tlenkiem węgla, którym był emeryt, mieszkaniec jednej z kamienic. Mężczyzna został reanimowany, a następnie ambulans pogotowia przewiózł go do grudziąckiego szpitala. Stan poszkodowanego jest ciężki. W akcji uczestniczyły także jednostki straży pożarnej, co widać na zamieszczonym filmie. Zatrucia tlenkiem węgla są bardzo niebezpieczne i nasilają się w okresie zimowym, kiedy ogrzewamy domy. Jest to gaz bezwonny i dlatego trudno stwierdzić jego obecność w powietrzu. Sytuacja ma często miejsce, kiedy zbyt szybko zamknięty piec, aby ciepło nie uciekło, wydziela dalej tlenek węgla z opalanego węgla. Zmniejszony dopływ tlenu powoduje zwiększenie się ilości tlenu węgla w piecu, także zaczyna się on wydobywać na zewnątrz.